Upiór w eterze. Waldemar Malicki Show. Dzień dobry państwu. Kiedy chcemy sobie pomyśleć o czymś przyjemnym, no to bardzo często myślimy o tym, że istnieje taki kraj jak Italia. Italia, czyli kraj, w którym w zasadzie panuje wspaniały klimat, wspaniała kuchnia jest do dyspozycji oraz 80% zdaje się substancji zabytkowej całego świata, czyli można powiedzieć dowolny kierunek zwiedzania. No i oczywiście jest też ten kraj wyposażony we wspaniałą muzykę, która rozwija się tam od stuleci. I żeby konkurować z Włochami, no to trudno jest, bo trzeba było te 2000 lat temu już zacząć. No ale w każdym razie, kiedy pomyślimy sobie o muzyce włoskiej, to z czym nam się to kojarzy? Przede wszystkim z dwoma, z dwoma elementami owej historii muzyki włoskiej, czyli muzyka baroku, włoskiego baroku, instrumentalna muzyka włoskiego baroku oraz opera włoskiego baroku również, no i opera włoska, czyli ta werystyczna albo pisana przez kompozytorów XIX-wiecznych, począwszy od Verdiego, a kończąc prawdopodobnie na Puccinim czyli Włosi to albo grają na skrzypcach w dawnych czasach, albo śpiewają przez całą swoją historię. No a co w związku z tym z muzyką instrumentalną również, ale czasów późniejszych, czyli tych, kiedy właśnie cały świat żył włoską operą. No i tutaj pojawia się nazwisko konkretnego kompozytora. Oczywiście było ich więcej, ale jeden robi na mnie ogromne wrażenie i jakoś budzi moją sympatię. To jest Ottorino Respighi, kompozytor, który w zasadzie miłośnikom opery może być w ogóle nieznany, ponieważ w ogóle nie pisał muzyki wokalnej, pisał wyłącznie muzykę instrumentalną. Na orkiestrę, czasami z solowym fortepianem, ale to jest raczej rzadkość. Jego żywiołem była orkiestra w najróżniejszych odsłonach mała, duża, smyczkowa, ogromna no, najróżniejsze od orkiestry. No i Respigi, podobnie jak wielu, wielu innych kompozytorów, stworzył sobie coś na kształt, powiedziałbym, brendu czyli miał pewną skłonność, ewidentną skłonność. Ta skłonność to była to było zapatrzenie w przeszłość, czyli właśnie w kierunku dawnej instrumentalnej również muzyki włoskiej, muzyki wczesnego Baroku, a nawet renesansu. A więc Respighi komponował na przełomie xix xx wieku, urodził się w 1879 roku i żył no, w sumie niedługo, zmarł w 1930. Szóstym, nieszczęśliwie zmarł zresztą i, no i w zasadzie można by powiedzieć, że, że powinien komponować w przyszłość, czyli używać nowoczesnych technik, wzorować się na tych komposterach, którzy już coś osiągnęli, włącznie być może nawet z dodekafonistami, a przynajmniej z impresjonistami, albo, albo tworzyć jakiś własny, rozpoznawalny styl, a respigi nie wreszcie przeciwnie, patrzył w przeszłość i jedne co rozwijał w sposób absolutnie zjawiskowy i taki, że na dobrą sprawę wszyscy inni, jeżeli starali się w tej materii być dobrze, no to w jakiś sposób odnosili się do Respigiego, a mianowicie był genialnym instrumentatorem, czyli pisał na orkiestrę w sposób doskonały, rozumiał orkiestrę, czuł orkiestrę, rozumiał barwy, artykulacje, wiedział jaki instrument, kiedy, po którym i tak dalej i dzięki temu tworzył muskę wyjątkowo barwną i do dzisiaj się odwołujemy do jego umiejętności, które zresztą pochodziły z jednego konkretnego źródła, a mianowicie z twórczości Nikołaja Rymskiego Korsakowa, który również był odkrywcą tej nowoczesnej w zasadzie umiejętności instrumentowania na orkiestrę. Respigi, jak powiedziałem, patrzy w przeszłość i w związku z tym chciałbym się w dzisiejszej podróży skupić na, na owym spojrzeniu w przeszłość oczywiście w jego kompozycjach. Tych kompozycji jest całe mnóstwo. Respighi mianowicie opracowywał utwory y, dawne, y, które były pisane na ówczesne instrumenty, ówczesne składy, na y, składy nowoczesne, takie jakie miał do dyspozycji. Trzeba przy tym powiedzieć, że jeżeli respigie jest znany w środowiskach melomanów i muzyków, a zwłaszcza dyrygentów, oczywiście, no to przede wszystkim przez kilka swoich ogromnych kompozycji poświęconych Rzymowi, czyli święta rzymskie, fontanny rzymskie oraz pinie rzymskie. To są Kolosalne kompozycje złożone z kilku części, takie powiedziałbym suity, napisane na ogromny skład orkiestrowy, no i oczywiście tę niewiarygodną barwność artykulacyjną, którą respigi orkiestrze narzuca w, tego, w najlepszym tego słowa rozumieniu. Ale oprócz tego, jak powiedziałem, to spojrzenie w przeszłość, tam, rozpini, tam Respigi używa niewielkich składów, nawet wyłącznie smyczkowych. No i, i co on tam że tak powiem, umieszcza. Otóż sięga do muzyki na przykład lutniowej XVI wieku i bierze nam na, na tapetę jakiś lutniowy utwór, gdzie zamiast jednej skromnej lutni mamy piękne brzmienie orkiestry z najróżniejszymi, że tak powiem, sposobami tłumaczenia owej renesansowej muzyki na jego czas, czyli na przełom XIX i XX wieku. Takich suit złożonych z kilku kompozycji redesasowych lub wczesno-barokowych, napisał trzy i oprócz tego mnóstwo innych kompozycji, które e, zresztą te suity usłyszymy w, w naszej podróży, a oprócz tego kompozycje, które w jakiś sposób również odnoszą się do przeszłości. Na przykład e, tryptyk bocicieliański, czyli trzy obrazy e, bocicelego, które Respighi próbuje muzycznie odmalować. A więc gdybyśmy postawili sobie Obraz i to niezwykle znany Botticellego, Wśród nich są na przykład Wiosna czy słynne Narodziny Wenus. I teraz zaczęli słuchać muzyki Respiego. Być może byłby to bardzo ciekawy eksperyment. Utwór nie jest długi. O, wszystkie te części nie są długie. I oczywiście e, niezwykle jak to Respigiego, barwne i, i wydaje mi się, że e, no, niezwykle trafnie pokazują malarstwo XV-wieczne, malarstwo Botticellego, które, które dla, dla Respingiego było już zabytkiem, a okazuje się, że ciągle niezwykle żywym, jako, je, jako i jest dla nas. I inny pomysł Respiego to muzyczny opis witraży kościelnych gdzie stara się muzycznie zobrazować y, Michała, archanioła, księcia, w, aniołu wyposażonego w wielką moc walczącego ze złem, z szatanem, albo na przykład y, ucieczkę do y, Egiptu, świętej rodziny i tam... Y, tam próbuje w sposób zresztą niezwykle, trafny, niezwykle trafny używać skal nie, nie do końca europejskich, żeby odmalować nastrój wyjałowionej suchej pustyni. No, muszę, muszę powiedzieć, że te wszystkie elementy są niezwykle, no, podkreślam ową barwność, ale to jest banał u Respighiego, ponieważ czegokolwiek się nie tknął, nawet jeżeli to były włącznie same smyczki, to zaczynało to rozkwitać jak, jak, jak ty, tysiąc brzmieniowych kwiatów. No i oprócz tego... Pisał utwory, że tak powiem, zupełnie oryginalne, czyli na przykład koncert w stylu antycznym, który, który po prostu w jakiś sposób ewokuje dawne brzmienia, dawne archaiczne, a kiedyś niezwykle nowoczesne i atrakcyjne brzmienia, które Respigi próbuje przywrócić do życia. Koncert natury gregoriańskiej, gdzie opiera się na gregoriańskim chorale. No i na koniec, wydaje mi się, Okazuje się, że Respigi po pierwsze nie był w tym samotny, bo inni kompozytorzy oczywiście również podejmowali ową, ową, że tak powiem, ów dialog z przeszłością i to było zresztą bardzo modne na przestrzeni tych lat, czyli przełomu XIX i początku XX wieku. Zresztą do dzisiaj okazuje się być to trochę modne, ponieważ chciałbym, żebyśmy zderzyli przez chwilkę. Utwór innego kompozytora ze spigim mianowicie e, tym kompozytorem jest Karl Jenkins. To jest e, brytyjski kompozytor, który napisał wśród innych kompozycji, których e, no, żyje, a więc pisze coraz więcej i one są niezwykle czasami atrakcyjne. Muszę powiedzieć, że nawet e, muzycy, którzy, którzy się znają na bardzo dobrze na muzyce, kiedy słuchają Jenkinsa, no dziwią się samym sobie, że nie zdążyli lepiej poznać jego twórczości. Tak, tak ona jest atrakcyjna. Ale wśród tych utworów, jest jeden absolutny przebój, to jest Koncerto Grosso, tak zwany Palladio, czyli no, to nawiązuje do, do postaci włoskiego architekta z XVI wieku, który nazywał się właśnie Palladio i, i, i tam dzięki spróbuje w sposób archaizujący odmalować w jakiś sposób. No, architektoniczną perfekcję swojego poprzednika. W muzyce jest również ten rytm architektoniczny i, i dzieło zrobiło się niezwykle komunikatywne i zdobyło ogromną popularność. Ciekawe, jak to, jak to zabrzmi w zderzeniu z muzyką Respighiego napisaną wiele, wiele lat wcześniej. A więc zapraszam serdecznie na spotkanie z Ottorino Respighiem, a w zasadzie z jedną częścią jego skłonności. Podejrzanej skłonności do umiłowania muzycznej przeszłości, a zakończymy no, dość nieoczekiwanym elementem twórczości Respighiego, mianowicie w 1927 roku spędził on lato w Rio de Janeiro, a więc na koniec niech będzie no, element tańca i śpiewu brazylijskiego, o co byśmy Respighiego w ogóle nie posądzali, znając jego że tak powiem, związki z przeszłością. Zapraszam serdecznie od Torino, Respigi, zapatrzony w przeszłość. Upiór w eterze. Waldemar Malicki Show.